sprzedawcom, inwestorom, wykonawcom, wszystkim, którzy brali. Dziękuję. Szanowni Państwo, dzisiaj to jest wielka przyjemność otwierać kolejną ulicę. Co prawda, jak ksiądz prowadzący powiedział, nie jest to długa ulica, ale nieważne jest długa, ważne, że osoby, które tu mieszkają, będą w końcu korzystać w sposób, będą mieli wygodnie. Ale tak spojrzałem na panią Dzięcio, bo kiedyś mi mówiła, kiedy ja się w końcu doczekam tej drogi. Widzi pani, w końcu doczekaliśmy się drogi. Dziękujemy. I powiem tak, ta droga jest naprawdę droga. Kosztowała grubo ponad 1 000 000 zł, żeby nie skłamać, 1 080 000. W większości finansowana z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz po części z Refilu. Także udział gminy też jest spory, ale głównie są to środki pozyskane. Cieszymy się bardzo, że możemy oddać kolejną drogę, że mieszkańcy będą mogli stąpać po suchym gruncie, a Janów dzięki temu zyskuje. Szczególnie, że ten widok stąd jest naprawdę piękny. Znajdujemy się na nowo oddanym. Na nowo oddanej ulicy. Ulica nazywa się Bandosa w Janowie Podlaskim. Jest to ulica wybudowana z naszych, nie tylko z naszych środków, to jest z Funduszu Dróg Samorządowych. A wybudowana w tym roku, oddajemy ją troszeczkę z opóźnieniem. Technicznie została oddana dużo wcześniej, ale... Oficjalnie oddajemy z opóźnieniem, bo technicznie została, już jest, służy tak mieszkańcom. Tak, zgadza się. I mam nadzieję, że będzie służyła długo naszym mieszkańcom, z czego są już zadowoleni, bo jednak tutaj była w fatalnym stanie ta droga. To niestety była droga typowo polna, piaskowa, a obecnie już jest z kostką, z oświetleniem, jak również i z chodnikiem. Dziękuję. Co będzie cieszyło naszych mieszkańców. Dziękuję. Był problem z tą drogą, tak? Był, ale już nie ma. Jak wyglądało wcześniej? Wcześniej były wyboje, nie była tak bardzo przejezdna. Mieliśmy sporo kałuż, ale teraz jak widać jest wszystko ładnie, pięknie. No wy tak dalej. Dziękujemy bardzo. Chodniki, chodnik, oświetlenie, lampy. Oświetlenie, chodnik, ciemno było, jak nie wiem. Przyjemnie się teraz mieszka tutaj, co? Bardzo.